Tematem dzisiejszej nawiki biegaczej będzie 5 punktów niezbędnych do osiągnięcia marzeń. Według Abraham Hicks, przy czym te punkty się tak trochę mieszają. Pierwsze dwa są stałe, a te trzy tak się troszeczkę mieszają, ale to nie jest istotne, bo i tak chodzi o zrozumienie, a przede wszystkim o poczucie tego, to zrozumiesz. Zaczniemy od tego, co najbardziej ci przeszkadza na skali Hawkinsa. Jest to wstyd i ten wstyd to jest najniższa emocja. I tak naprawdę ty myślisz sobie, ale przecież ja się nie wstydzę, ja mam to wszystko rozkminione, ale okazuje się, że niekoniecznie, ponieważ wstyd, zawsze myśleliśmy, prawda, że strach, było dużo mówione, że strach jest taką najniższą emocją, no więc nie, wstyd oczywiście również wypływa ze strachu, bo wszystkie emocje przetrwaniowe z czerwonych procesów ciała łączą się z tym, że ego chce zapewnić swoje bezpieczeństwo. W każdym razie ten wstyd blokuje cię na wszystko tak naprawdę, bo on jest jak szum klimatyzacji u Tolego. Tole nie mówił akurat o wstydzie, tylko o tym gnieceniu, że ty już nawet tego nie zauważasz i nie wiesz, że twoje nałogi wynikają ze wstydu, że twoja, myślisz tylko o tym niskim samopoczuciu, niewiary w siebie, to jest oczywiste, nieśmiałości, to jest oczywiste, ale również twój perfekcjonizm, wszelkie nałogi, łącznie z nałogiem obżerania się, to wszystko pochodzi ze wstydu. Z takich dziwniejszych rzeczy to jest oczywiście wstyd przed wstydem, wstyd przed ujawnieniem tego, co ty myślisz o sobie, że ludzie się dowiedzą, że wyjdzie jakaś prawda na jaw, wstyd przed wystąpieniami publicznymi. No generalnie cały czas coś cię ściąga na dół. No i teraz, będąc wstydliwą osobą, czyli siedząc w tych najniższych absolutnie wibracjach, czy jesteś w stanie zastosować się do tych kluczy, tych kroków, tych steps? Butterfly, to zawsze wychodzi, to jest proste, ale czy jestem w stanie włożyć nogę za głowę? No jak widać, nie. To może ta noga będzie lepsza? A ta jest jakby jeszcze gorsza? Jezus. Chociaż nie, ona jest dużo lepsza. Nie, tego się nie da założyć. Ten bantek. Kluczy, tych kroków, tych steps. Abraham Hicks, żeby osiągnąć swoje marzenia. Moja rada jest też taka, jeżeli nie wprowadzisz się, nie potrafisz uwierzyć w siebie, jeżeli nie potrafisz uwierzyć w siebie, że zrealizujesz to marzenie, to lepiej nie masz, lepiej nie masz, dlatego że zrealizuje się coś wręcz przeciwnego. Cały czas manifestujemy swoje myśli, swoje emocje. Rzeczywistość to jest wynik emocji w odpowiedzi na twoje myśli, więc to, co cały czas robisz, to nie jest to, że ty tylko od czasu do czasu będziesz manifestować. Nie, nie, nie. Ty cały czas jesteś w tym procesie manifestowania. I teraz tak, czyli wiemy, powiedzieliśmy sobie, że dopóki nie pogodzisz się z tym wstydem, nie zaakceptujesz, czasami wystarczy tylko mała, krótka świadomość i od tego momentu po prostu ty jesteś w stanie byle czym chociaż podnieść swoje samopoczucie. Wstyd jest emocją tak niską i daje tak niskie wibracje, że po prostu tak naprawdę każde twoje złe samopoczucie możesz od razu przypisać. Ludzie się wstydzą wieku, tuszy, poziomu intelektualnego, kompromitacji, a państwo, kościół, społeczeństwo będzie cię w tym utwierdzać, dlatego że osoba wstydząca się to jest osoba, którą bardzo łatwo manipulować właśnie wstydem. Właśnie zawstydzać dzieci. To jest to po prostu, co notorycznie robi społeczeństwo. Mało tego, jeszcze ci mówią, to dobrze, bądź skromna, wstydź się. No oczywiście jest to Matrix. Teraz tak, pierwszy klucz, twoje zamówienie. Złożenie zamówienia to jest szybka rzecz i tak naprawdę nie wymaga od ciebie jakiegoś specjalnego zaangażowania. Po prostu bardzo łatwo
rozpoznać, co jest twoim pragnieniem. Oglądasz internet na przykład i patrzysz i widzisz, że ktoś ma piękny dom i tu cię zakuje. Nie, że zazdrość, tylko taka chęć. Dlaczego ty nie masz, że ty byś też to chciała? Od razu zwróć się do tego plecami, to jest twoje pragnienie. Związek, miłość, facet, ten człowiek, to są twoje marzenia. Czyli kontrasty pojawiające się w życiu, ten opór, ten oset, ta pszczoła, ten kaktus, na którym usiadłaś, są tylko po to, żeby ci pokazać, że trzeba się natychmiast od tego odwrócić. No dobrze, czyli to sobie już mniej więcej wyjaśniliśmy, prawda? To jest dosyć proste do skumania. To już jest i teraz przychodzi czas, to już się tworzy w twoim wirze, w Amazonie Wszechświata. Oczywiście, że i to jest właśnie ten bardzo trudny moment, kiedy trzeba pozbyć się wstydu, który ci mówi, że ty na to nie zasługujesz, że tobie się to nie uda. I to słynne pytanie, no ale w jaki sposób, ale w jaki sposób? Więc kontrolowanie procesu, odpuść kontrolowanie procesu. Po prostu tutaj trzeba się wesprzeć, zacząć wspierać na wierze. Bo jeżeli oprzesz się na tym poczuciu wstydu, poczuciu mniejszości, poczuciu niesprawczości, to jest zawsze kurczenie. Wstyd to jest kurczenie się. Kontrast to jest kurczenie się. Po drugiej stronie kontrastu jest ekspansja, jest rozwój, jest antywstyd. Twoim zadaniem jest zatrzymać się jak najdłużej na przeciwnej stronie. No, ale żeby coś w coś uwierzyć, no to trzeba coś poczuć, prawda? Poczuć. Jak się podoba, jak się nie podoba. To wtedy lepiej odpuścić, zająć się czymś zupełnie innym, jeżeli ty nie jesteś w stanie uwierzyć w realizację swojego marzenia. I ludzie się boją, że jak odpuszczą, to po prostu zniknie to marzenie, gdzieś przepadnie. Nie, to ci mówiłam. Marzenie, jeżeli jest prawdziwe, jeżeli wynikało rzeczywiście z ciebie, nigdy cię nie opuści. To jest to uczucie po 10 latach, że spotykasz tego gościa na ulicy i ci ściska serce. Po tylu latach, rozumiesz? Jest ten ścisk. I to jest właśnie to. To oznacza, że to marzenie gdzieś tam nie zostało spełnione. Ono będzie w tobie, ono w twoim wirze. W sekundzie, jak będziesz odkładać widelec, oczywiście wszystko się spełni, wszystko dostaniesz, ale wtedy cię już to nie będzie w ogóle interesowało. Cię to interesuje w twoim 3D. Marzenia nie znikają. Nawet te dziecięce gdzieś tam są. Rozumiesz? Tylko pojawiają się nowe kontrasty i już przestajesz o nich myśleć tak naprawdę. Już tego nie pragniesz. Ale to gdzieś wszystko jest. Przez całe twoje życie, w tym wirze, w tym Amazonie Wszechświata są wszystkie twoje marzenia. Tylko zależy od tego, czy będziesz w stanie dostosować się wibracyjnie do tych marzeń. Czyli mamy ten pierwszy punkt, no że po prostu jest kontrast i ty rozumiesz, co jest twoim marzeniem. Mamy drugi punkt, że rozumiesz, że trzeba pojawić się w ekspansji, że trzeba się pojawić w wierze, zacząć wierzyć. Ciężko jest dzisiaj wierzyć, prawda? Ciężko, no bo ale dlatego ta fizyka kwantowa przyszła nam bardzo z pomocą, no bo dla tych niedowiarków jest to już coraz bardziej miękko twarda nauka. Mówię miękka, no bo jeszcze ciągle nie wszyscy rozumieją, jak bardzo jesteś blisko poczucia wolności i Matrix ci tego nigdy nie powie. Matrix cię będzie zawsze, tak jak twoje ego, chciał zatrzymywać w tych kontrastach. I ty też tam chcesz być, dlatego że jest ci łatwiej oceniać siebie pod kątem swoich dokonań, tego co teraz jest, tego co widzisz. Jest ci to łatwiej, przychodzi ci to łatwiej. Wierzyć w syf. Zawsze łatwiej uwierzyć w syf, bo przez tyle lat, tyle rzeczy i obok się dzieje tyle takich rzeczy nieprzyjemnych, że mamy takie doświadczenia, że łatwiej nam uwierzyć w tę całą kiłę. No, tak już jest. A tymczasem to, co teraz widzisz, odnoszenie się do tego, to wszystko są stare newsy. To wszystko już było. To wszystko już ciebie nie dotyczy, bo ty przecież zmienić swoją wibrację, swoją tożsamość wibracyjną. Prawo przyciągania to nie jest prawo przyciągania podobnych osób. To jest prawo przyciągania rzeczy, zdarzeń, zjawisk, przedmiotów i wszystkiego, co się tutaj dzieje, materii i ducha na poziomie energetycznym, wibracyjnym.
przyciągasz to, co ma podobną częstotliwość do twojej. Tylko to. Od ciebie zależy. Jeżeli ty nie potrafisz uwierzyć, myślisz, że przecież to... Przestań myśleć o tym, co widzisz. Odwracasz się plecami do lwów. Ta przypowieść Godarda jest zajebiście pomocna o Danielu z Biblii. To nie on, on tylko to po prostu przytoczył, ale przecież to jest biblijna przypowieść. No po prostu, Chińczyku, nie irytuj się. Po prostu odwróć się plecami do lwów. Przestań się wstydzić, przestań się bać. Aleksander Macedoński mówił tylko o lęku, pokonanie lęku i wtedy można urwać dupę całemu światu. Ale tak naprawdę w dzisiejszych czasach najbardziej chodzi o ten wstyd. Każdy się z tym zmaga w jakiś tam sposób. I chodzi o to, żeby nie walczyć, tylko to zauważyć, ten kolec i natychmiast odwrócić się w przeciwnym kierunku. I co? I myśleć teraz o tym, jak się nie wstydzić? Nie. Nie, bo to bardzo trudne. Wystarczy podnieść sobie wibrację czymkolwiek. Rozumiesz? Siedzisz w deszczu na balkonie i patrzysz i czujesz się szczęśliwa. Poczucie, powiedz, dziękuję. Dziękuję za tą możliwość. Powiedz tak szczerze, czy chciałabyś, żeby każde marzenie realizowało się natychmiast? Przecież to jest piękne. Jak to wszystko zrozumiesz, to pojawia się twoja gotowość. Już marzenie stało się, jest gotowe, paczka już może zostać wysłana. I teraz tylko twoja gotowość na wzięcie jej. Czyli otwarcie się na tą energię brania, na tą energię kobiecą. Ten trzeci krok to jest po prostu, jesteś gotowa do wzięcia. Ale tutaj pojawia się kontrast, ponieważ jesteś niecierpliwa, jesteś nadaktywna, to jest szczególnie jak jesteś kobietą. To jest nagminne. I po prostu patataj i pytasz się, dlaczego ta kasa jeszcze ciągle gdzieś jest, a nie na moim koncie, nie moim w pugilaresie i tak dalej. I tak podważasz. I jeszcze jest więcej wstydu. Jaka jestem głupia, o czym ja tu mówię, to jest wstydliwe. Bogaci już nawet się nie przyznają do swojej wiary klasycznej, a co dopiero do takiego wariactwa i tak dalej. No wszystko. Codziennie mierzysz się ze wstydem. Wszystko robi, ego zrobi wszystko, żeby cię zatrzymać w czerwonych procesach ciała, żeby cię zatrzymać w przeszłości. Wszystko, do czego się odnosisz, o sobie, te myśli, wszystko dotyczy twojej przeszłości. Tak jak powiedziałam, to są stare newsy. Tego już dawno nie ma. Jest zupełnie co innego. Od ciebie zależy. Teraz tworzy się nowa komórka w jelicie. Teraz tworzy się nowa myśl. Inna. Nawet krótko, ale inna. Mówisz, jest fajnie. W sumie jest fajnie. Jest okej. Okay. Czymkolwiek podnieś sobie swoje wibracje. Czymkolwiek. To nie muszą być górnolotne rzeczy. I też nie musi być to dużo rzeczy, bo ludzie mówią, no tak, to kupiłaś sobie coś ładnego, fajnie. Co sobie teraz powyobrażaj, jak się ubierasz? No i zaraz się włącza wstyd, jak ja będę w tym wyglądać, nie? Jestem za gruba, albo muszę schudnąć do tego, do tej rzeczy. Kupiłam ją na wyrost. Nie kupuj, nie rób nic takiego. Ja jestem teraz bardzo chuda, ale tak bardzo ostrożnie kupuję obcisłe rzeczy, bardzo ostrożnie. Bo ja nie chcę, żeby mnie cokolwiek zmuszało do tego, żeby trzymać tę ekstremalnie niską wagę. Jestem nią zachwycona, ale zakładam, że mogę ważyć więcej i chcę po prostu fajnie czuć się z tym ciuchem. A po drugie w takich kondomach to ja w ogóle nie lubię chodzić. To jest inna sprawa. Dobrze, ale to jest dość o mnie. Wracamy do ciebie. Czyli teraz mogłabyś wejść w tą ekspansję, w ten antywstyd, w tę własną twórczość, kreację. No ale ty się znowu zatrzymujesz na kontraście i wszystko, i całe, wszystkie twoje przekonania mówią, zatrzymaj się tam, to jest prawda, to, że nie możesz, to jest prawda. Kiedy ci się udało? I znowu odnosisz się do tych staroci, które widzisz wokół. No i to jest ten moment, żeby zacząć zmieniać swoją tożsamość. Bo widzisz, że ta tożsamość na siłę zatrzymuje cię w tej przeszłości. Taka osoba, taki niedowiarek, no to do ciebie przemówi dispensa, bo jest taki naukowy. Jeżeli jesteś skłonna uwierzyć Godardowi w to, co on mówi, w tą boskość, że jak powiedział Rumi, to nie, ty jesteś kroplą oceanu, gdzie ocean to jest rozumiany jako absolut, Bóg, świadomość, tylko ocean jest w każdej kropli.
cały ocean jest w każdej kropli. Czyli jesteś tym, jesteś jam jest. I nic dziwnego, że Abraham się dziwi, że ma taką moc, a zadaje takie głupie pytania. A taki jest niedowiarek. No i dobrze, i jeszcze się teraz pojawiają rzeczy, jak już zaczynasz podwyższać sobie tą tożsamość i kalibracyjnie, częstotliwościami coraz bardziej wchodzisz w ten stan dobrostanu, poczucia się lepiej, dobrze, zdrowo. Zauważaj każdą drobną zmianę i dziękuj, dziękuj, dziękuj. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. To są moje słowa non-stop. Od rana do nocy, żeby nie być w tym przekonaniu. Żeby nie być w tym przekonaniu. No bo każdy zna wstyd, to nie ma czegoś takiego. Jesteś, ale przyznaj się, zawsze się przyznaj. Przyznaj się, że jesteś zazdrosna, przyznaj się, że się czegoś tam wstydzisz. To jest piękne, bo wtedy dopiero możesz nie walczyć, tylko się od tego odwrócić. Odwrócić plecami z wiarą, że wszystko możesz, że wszystko po twojej stronie. To jest to całe clue. I teraz zaczną pojawiać się różne synchroniczności. To jest ta cała zabawa. Teraz się pojawią rzeczy, które będą ci jakby dowodziły, że jesteś sprawcą wszystkich ciąż. Rozumiesz? Miejsce na parkingu. Jak sobie pomyślisz, wypisz sobie 5 abstrakcyjnych przedmiotów. Nie wiem, szpulka nici, portfelik w kształcie podkówki, kangurk, cokolwiek. Coś takich zupełnie od czapy napisz to zobaczysz, że takie właśnie rzeczy spotkasz wkrótce, pojawi ci się. Oczywiście nie mów tego głośno, nie mów tego przy internetach, no bo przecież oni wszystko słyszą. Wszystko słyszą. Słuchajcie, dochodzi do tego, że w pewnej grze ja wyłączam internet, żeby mi nie podpowiadało jakichś głupich reklam. I wyobraź sobie, że ono i tak przebija się. No i ostatnia rzecz. Czyli te znaki, to wszystko, te synchronizacje. A ty po prostu się nie cierpliw, nie wkurzaj. To jest ten najfajniejszy moment. Tak naprawdę wcale nie chcesz, żeby się wszystko zrealizowało natychmiast. Kto by chciał? No powiedz. Przecież to jest to oczekiwanie. To jest właśnie ta dopamina. To najbardziej cieszy. Dopamina to jest czekanie na przyjemność. To jest najprzyjemniejsze.